Były kontrowersyjne zaręczyny, był i bajkowy ślub. Książę Harry i księżna Meghan w ciągu ostatnich 12 miesięcy bardzo się zmienili. Ona rzadziej popełnia wpadki, częściej zachwyca stylizacjami. On stał się przykładnym mężem, a od niedawna także ojcem. Dziś świętują pierwszą rocznicę ślubu. Widać, że przeszli długą drogę do tego, by zaznaczyć swoje miejsce w rodzinie królewskiej. Zobaczcie, jak Meghan i Harry odnaleźli się w roli pary książęcej Sussex. Pojawienie się nowej księżnej wywróciło świat rodziny królewskiej do góry nogami. Meghan zapoczątkowała nową erę Windsorów, która świetnie radzi sobie w nowoczesnym świecie. Pojawił się nowy pomysł na kreowanie wizerunku royalsów, ale i nowe problemy. Pierwsze pojawiły się tuż po zaręczynach, bo jak ulubieniec Wielkiej Brytanii mógł zakochać się w starszej od siebie Amerykance o mieszanym pochodzeniu, rozwódce, a na dodatek byłej aktorce? Tę zaakceptowała sama królowa. Brytyjczycy również postanowili dać jej szansę. Z czasem zaczęto doceniać jej pozytywny wpływ na księcia. Komplementowano eleganckie i odważne stylizacje i chwalono za dobry kontakt z ludźmi. Przełomem stał się ich ślub, który był jednym z najważniejszych wydarzeń w Wielkiej Brytanii. Nie zabrakło momentów pełnych czułości i wzruszeń, ale i spektakularnych wpadek. Zaczynając od gości, którzy nie przestrzegali zasad dress code'u, aż po pana młodego, który pojawił się na własnym ślubie nieogolony. Ceremonia przeszła jednak do historii jako jedna z najbardziej nowoczesnych. Po raz pierwszy na królewskim ślubie zaśpiewał chór gospel, a panna młoda pokonała trasę do kaplicy samotnie. Książęca para Sussex szybko pokazała nam, że zamierza wprowadzić do rodziny królewskiej nieco nowoczesności. Za sprawą Royal Tour po Australii, Nowej Zelandii, Fidżi i Królestwie Tonga, Meghan i Harry stali się światowymi ambasadorami rodziny królewskiej. Aktywnie działają na rzecz wybranych organizacji i pomagają młodym ludziom w krajach wspólnoty. Para na każdym kroku udowadnia, że nie chce i nie musi poddawać się nieustannej inwigilacji mediów. W końcu Harry jest obecnie szósty w kolejce do brytyjskiego tronu. Dlatego też narodziny jego dziecka odbyły się na jego zasadach. Meghan i Harry pokazali potomka dopiero 2 dni po narodzinach. Ich syn Archie Harrison nie otrzymał tytułu książęcego i w przeciwieństwie do dzieci Kate i Williama nie będzie zbyt często pokazywany publicznie. Książęca para Sussex chce wieść życie z dala od królewskiego dworu, ale wciąż zamierza przestrzegać podstawowych zasad i reprezentować królową podczas publicznych wystąpień. Jak mówił Harry w jednym z wywiadów, nie robimy tego dla siebie, ale dla dobra ludzi oraz urzędu, który reprezentujemy. Na świecie jest wiele zła, więc jako rodzina pragniemy uczynić coś dobrego. I choć Meghan i Harry odgrywają kompletnie inną rolę niż Kate i William, to jest ona równie ważna. Nie ma wątpliwości, że wprowadzają rodzinę królewską w XXI wiek.